Drogi widzu, mój podcast Pogaduchy nie ma na celu propagowania ani gloryfikowania zachowań czy podejścia do życia moich gości. Ukazuje tylko ich perspektywę. To będzie glamour. Dobra. Co? Dzień dobry, kurwa. Siłano, witam. Dzień dobry. Słuchaj, ty generalnie przyszedłeś do mnie na podcast z polecenia mojego koleżki, takiego bardzo dobrego koleżki. Tak, tak. Także nie pozwoliłem sobie za bardzo cię weryfikować, bo no, ja mam takich znajomych, że no, na minę by mnie nie wjebali. Oczywiście. Zasady gry znasz, że tutaj się nie kłamie, trzeba mówić przede wszystkim prawdę. Powiedz mi, w jakim ty jesteś mniej więcej wieku? Między 20 a 30, 30 a 40? Między 20 a 30. 20 a 30. A u ciebie jak... relacje, zazwyczaj dłuższe związki czy przelotne znajomości? Co tam bardziej królowało u ciebie? Znaczy, no można powiedzieć tak, że byłem w dość poważnym związku, takim jedynym. Okej. Okay. Ponad 6 lat. A to jakieś coś za dzieciaka, rozumiem? No tak, no zaczęliśmy tam jak miałem 18 lat, bodajże. No i tak wiesz, razem sobie po prostu szliśmy przez życie, nie? I tam... sprawy się trochę pokomplikowały, no bo zostałem, można powiedzieć, że zdradzony. Ale można powiedzieć, że zdradzony, czy faktycznie... Znaczy, powiem tak, na zdradzie nie nakryłem, osobiście nie zobaczyłem nikogo w łóżku, ale no po prostu zostałem zostawiony i okazało się tam parę dni po rozstaniu, że moja była dziewczyna spotyka się już z innym chłopakiem, nie? Czyli więc... po prostu w trakcie twojej relacji nastąpiła taka wymianka. Tak. Że ty nawet nie wiedziałeś, życie. Że byłeś w trakcie wymieniany. Tak, dokładnie. Prowadziła sobie okay. takie podwójne życie. Złamałem nogę w październiku, bo razem ogólnie pracujemy. No i jak złamałem tą nogę, no to wiadomo, siedziałem w domu i tak dalej, ona chodziła sama do pracy. A poczekaj, jeszcze ja bym tak... Tak w sumie już lecisz od razu do tego. Tak. Więc jak w ogóle wyglądał ten związek? Jak wy się poznaliście mniej więcej? Bo to rozumiem, że to było za dzieciaka, tak? Tak, za dzieciaka. To była pierwsza miłość. No jak ta relacja się toczyła? Jak w ogóle jej zachowanie, jak ty się do tego stosunkowałeś? No ogólnie tak, my się mega nie lubiliśmy kiedyś, nie? Nie mega się nie lubiliśmy. Ja jej nie lubiłem, ona mnie nie lubiła. I kiedyś była taka sytuacja, że taka nasza wspólna koleżanka zaprosiła nas tam, chyba to była Casablanca, tam palona szysza i tak dalej. No i mnie ogólnie tam zaprosiła, pojechaliśmy tam razem. I zaprosiła też tą moją byłą dziewczynę, nie? Jakby my nawzajem nie wiedzieliśmy, że jakby... Że jeszcze jakaś była tam była, tak? Znaczy nie, my nawzajem nie wiedzieliśmy, że my się tam zobaczymy. Okej, okay, ale to mówisz o tej byłej dziewczynie, że aktualnej byłej. Tak, tak, tak. O, dobra, że dobra. Jakby no, my się nie lubiliśmy i nas tam po prostu złączyli, nie? Okej. Okay. No i tam zaczęliśmy tam troszkę rozmawiać. Ja znałem jej jeden sekret, który był dla niej taki dość drastyczny, nie? Gdzieś tam, że no lepiej, żeby takie informacje się nie rozchodziły. Okej. Okay. No i ogólnie to powiedziałem, że coś o niej wiem, nie? No i ona generalnie była mega zszokowana, skąd to wiem i w ogóle. No i złapaliśmy taki wspólny vibe. No jakoś tak zaczęliśmy się spotykać, nie? Ona pracowała na degustacjach, w jakichś tam Carrefourach i tak dalej, wiesz, rozdawała jakieś tam rzeczy. No jak to wiesz, pierwsza praca jakby jako małolat, tak? Małolatka, tak? Tak, coś, tak. Coś próbowała sobie zarobić, tak? Za małolata, dokładnie. No ja tam jeździłem, wiesz, bajerowałem. Ona ogólnie też była wcześniej w związku i zostawiła ogólnie tego chłopaka. Też może trochę na poczet mnie, bo gdzieś mnie tam poznała, ale im się już w chuj nie układało, wiesz, jakby tak, no wyjebane miała na niego konkretnie. Znaczy, wiesz co, przepraszam, że ci przerwę, ale to mogła być analogiczna sytuacja do twojej. Tak, no właśnie teraz poczuł się stwierdzam, kwestia jest taka, że ona mogła ci mówić, że tam się nie układa, a ten chłopak mógł być, wiesz, widzieć całkowicie coś innego, że tam jest wszystko w porządku, nie? Znaczy, trochę doznałem głębiej od środka, bo ja wiedziałem, co ona odpierdalała gdzieś tam za mało lata, nie? Okay. Ale wiesz, no też jakoś tam tak mocno nie oceniałem, bo staram się ogólnie nie oceniać ludzi, wiesz, po prostu nie oceniam. No i sytuacja była taka, że no gdzieś tam, wiesz, się troszkę może wpieprzyłem między wódkę a zakąskę delikatnie, ale to też nie było tak, mówię, że oni byli już w związku, ona chyba z nim wtedy już zerwała, już nie pamiętam, że mieli jakąś długą przerwę, no ogólnie już, wiesz, poszedł w odstawkę. No i tam zaczęliśmy się spotykać, no i coś tam rozkwitło między nami, nie? No gdzieś wiadomo, tam. No coś się dzieje, tak? No, rozkwitło coś prędzej między nami. Czy później. No i tak zaczęliśmy, wiesz, być razem i w ogóle. No i ogólnie byliśmy taką parą, że odstawiliśmy wszystkich, nie? Jakby tylko my byliśmy. Gdzieś tam jak ten czas spędzany, to tylko zawsze w dwójkę. Na początku tego związku, gdzieś tam przez pierwsze 2-3 lata, no to tak mocno, nie? Też tam odpuliłem koleżków, gdzie teraz czasem tego żałuję. Bo jednak okazało się na końcu, że koleżcy zostaną. A tu panie. Więc kurwa...
Ale to jest mocno częsty i podstawowy błąd, który ja zauważyłem, który ja też przeszedłem, tak? Mhm. Jak można wspomnieć w trakcie takich w pierwszych relacjach, mhm, jakby moich, i myślę, że wydaje, że w większości osób, że zamykamy się właśnie na tą osobę. Mhm. To jest tak, że o, to jest miłość mojego życia, już kurwa do końca, nic innego, wiesz, świata nie ma. Tam koledzy, to tam chuj, bo to przecież jest moja miłość. Nie? No, no. Są takie klapki na oczy. Także mniej więcej rozumiem, o co chodzi. No ale bardzo dużo osób popełnia ten błąd, nie? Pewnie. No ja na pewno już takiego błędu w życiu nie zrobię. Jakby powiem tak, nie wiem, czy postawię jakąś dziewczynę wyżej niż moich przyjaciół kiedyś, nie? Bo jakby wiem, że oni będą ze mną na zawsze, udowodnili mi, że w ciężkich chwilach mogę na nich liczyć, nie? Więc to chyba nigdy nie postawię. Wiesz, bo jednak z przyjaciółmi to jest tak, że no tam się nie kalkuluje, nie? Mhm. Wiesz, że no tam są inne emocje też, jakby pewnie nie patrzeć. I no, jak tobie się dzieje krzywda, no to ziomek ci pomoże, a wiesz, kobietom jest różnie, szczególnie w relacjach jest różnie, bo faceci też tak czasem mają, że jak coś się zaczyna sypać, to raczej, żeby coś naprawić albo żeby pomóc, to ludzie jednak stwierdzają, że dobra, tam się robi bagno, to ja spierdalam po prostu, wiesz, łatwiejsze życie, tak? Żeby po co mam sobie generować jakby dodatkowy problem? Mówię, to ja sobie uciekam, tak? Bo to nie jest moja sprawa jakby, nie? Tak też często się zdarza. No mówię. A z ziomkami odnowiłeś kontakt, mam nadzieję. Tak, znaczy to nie tak, że ich zostawiłem, wiesz, że wyjebałem lachę konkretnie, no tylko więcej czasu poświęcałem po prostu dziewczynie niż tamtym moim kolegom, nie? Gdzieś tam mieliśmy taką mocną grupę, wiesz, z bitą. No i gdzieś tam od tej grupy po prostu odszedłem trochę, nie? Na poczet dziewczyny. No ale wiesz, no też byłem młody, nie? No później wiadomo, to jakoś tam się unormowało i gdzieś tam ten kontakt był. No ale i tak zawsze na pierwszym miejscu była kobieta, liczyłem się z jej zdaniem zawsze. Jak mówiła mi, że kurwa, nie możesz tego zrobić, wiesz, gdzieś tam. Także no, zostań ze mną, no to zawsze wybierałem ją mimo wszystko, nie? Gdzieś tam nigdy nie byłem tak, że tak gdzieś tam... z perspektywy czasu masz wrażenie, że tam czasem była taka manipulacja, żeby jednak... Znaczy, ja ogólnie mimo wszystko uważam, że ona nie była taka, że mi czegoś zabraniała, nie? Jakby to zawsze były gdzieś tam moje wybory po prostu, nie? To nie było tak, że chuj, nie idziesz, nie? Wiesz, masz zostać, a ja tam, wiesz, pod pantoflem sobie siedziałem, mówię, no dobrze, zostanę. Nie? Bardziej tak szanowałem... jej zdanie. Jako taką osobę po prostu, nie? Że jak coś tam widziałem, czy jej coś tam nie gra, to mówiłem, dobra, kochanie, to ja zostanę, wiesz, albo coś tam nie pójdę, nie zrobię tego, nie? Czyli gdzieś tam starałeś się być mimo wszystko fair, tak? Liczyłeś się z jej zdaniem. Ja w ogóle mam taki charakter dość szczery, wiesz, lojalny, więc zawsze, no nigdy nie lubię sprawiać przykrości drugiej osobie, nie? To jest, no zwłaszcza jeśli ta osoba jest ci bliska, tak? Tak, to była twoja kobieta. Nie lubię, mam takie coś, że mam jakieś takie właśnie zasady swoje, których tam się nauczyłem, że no po prostu, wiesz, tak sobie też można teraz powiedzieć, że wiesz, ziomki są ważne, ale też jak jestem z kobietą, no i patrzę na nią dość tak po prostu przyszłościowo, no to ona będzie ze mną do końca życia, nie? To my razem mamy mieć dzieci, czy tam, wiesz, spędzać całe życie razem, no to też w taki sposób, wiesz, patrzyłem na to, nie? Wiesz, powiem ci tak, no, w życiu jest różnie, bo ziomki mogą zostać cały czas, ale może być też zupełnie inaczej, bo czasem ziomki też sobie zakładają rodziny. Pewnie. No i wiesz, oni nagle się skupiają w tą rodzinie i też nie mają czas dla koleżków, więc no możesz być albo w takiej sytuacji, że właśnie ty będziesz odrzucony przez koleżków, bo oni sobie pozakładają rodzinę, ale może być też odwrotnie, że wiesz, że ty założysz i wypniesz się na koleżków. Ale... Także sytuacje są różne, tak? Powiem ci, że mamy dość takie sztywne grono, jeśli chodzi o takie rzeczy. I na przykład no, mam też wielu znajomych, co mają dzieci, czy tam żony. No i jest tak, że zawsze mogę się do nich odezwać, mogę wpaść, pogadać, wiesz. U nas jest to dość takie luźne, nie? Że jakby trzymamy się taką mocną ekipą już. I zawsze naprawdę... każdy ma dla każdego czas. Tak, każdy ma dla każdego czas. No ja teraz wpadłem, wiesz, w sidła moich kolegów singli, dwóch. Okay. Nie będę tutaj rzucał imionami, ale no wiesz, latamy sobie w trójkę. No i gdzieś tam wiadomo, czasami jakaś impreza. Wiesz, coś się wydarzy. No ja ogólnie prowadzę jakieś też mocne, tak... mocne afterki? No są czasami, chociaż ja... gdzieś tam od tego stronie mimo wszystko, bo skupiam się na czymś innym teraz w życiu. Jakby, wiesz, staram się rozwijać gdzieś tam jakoś tak duchowo, właśnie nie iść w te złe rzeczy, tylko iść w tą dobrą stronę, nie? No ale jednak jak cię balet tam pociągnie, no to ale jednak sam mówię, że domyślam się, że na dziewczynki chodzisz po prostu, tak? Jeszcze raz powtórz? Że na dziewczynki sobie chodzisz. Tak, na polowanie. No ogólnie uważam, że Tinder to jest darmowa roksa.
Ciężko poznać kogoś tam normalnego, spotkałem się. No, raczej wiesz, no, jest to zakładane w konkretnym celu, nie? No nie oszukujmy się, no tam, jeśli ktoś faktycznie zakłada tą aplikację, żeby znaleźć sobie żonę albo męża, to ktoś musi być bardzo mocno naiwny, nie? Ciężko, ogólnie tak myślałem, spotkałem się, nie wiem, tak z Tindera samego, to nie wiem, 6-7 dziewczynami może na przestrzeni 3 miesięcy i każdą pierdolnąłem, nie wiem, maksymalnie 2 dni. Okay. Wiele sytuacji też było takich, że w ten sam dzień, gdzie poznawałem dziewczynę, spotkałem się z nią, poszliśmy na miasto, zabrałem ją do siebie, no i wiesz, było kurwa, było jechane, tak? Więc gdzieś tam trochę zwątpiłem. Generalnie podchodzę teraz tak, że nie szukam niczego na siłę, nie? Jakby po prostu, wiesz, tam nie mam parcia na dziewczyny, w ogóle nawet nie wiem, czy chcę być w związku, wiesz, fajnie mi się teraz prowadzi życie singla, naprawdę, nie jestem, wiesz, od nikogo uzależniony, nie mam żadnych zobowiązań, mogę sobie robić co chcę, nie, więc to mi się w chuj podoba. Doceniłeś troszeczkę to jakby to życie singla. No ja zostałem, mi kolesą moski, to cię z klatki wypuścili, nie, ty kurwa, ty się marnowałeś, nie, jak patrzą na moje te ruchy, co ja odpierdalam, ty się kurwa marnowałeś. No, z klatki cię wypuścili. Za duży potencjał w tobie drzymał. Tak, no. A tak wracając już szybko do tej twojej relacji, tej poprzedniej, czyli mówisz, że przez 6 lat było spoko. Że tam nie miałeś żadnej takiej, nie wiem, jakiegoś red flaga albo coś, nie miała jakichś takich zapędów do zdrady, tylko tuż przy końcu się coś takiego wydarzyło. To jeszcze w sumie nadmienię, nie powiedziałem, jak zaczynaliśmy związek i byliśmy ze sobą już chyba 2 tygodnie, no mówię, też ogólnie byliśmy małolaci, nie? Byliśmy 2 tygodnie, to ona, ja byłem w pracy wtedy, pracowałem. Czyli pierwsze 2 tygodnie związku? Tak. Okay. To był chyba w luty, w sensie my zaczęliśmy 27 grudnia być razem i chyba, no może miesiąc nawet w związku. Początek lutego albo koniec stycznia, coś takiego, byłem w pracy. I coś kurwa mi tam nie grało. Miałem jakąś taką podświadomość, coś mi tam mówiła, coś tam nie gra, zadzwoń, nie? I ogólnie zadzwoniłem do tej swojej byłej dziewczyny, już teraz. Zadzwoniłem do niej i słyszałem ziomka jakiegoś w tle, nie? I się okazało, że ten ziomek to jest jej były chłopak, nie? I ja rozkminiłem, że oni są razem. No i ogólnie wyszedłem z pracy, wiesz, byłem w chuj zakochany, popłakałem się tam, wiesz, wyszedłem z tej roboty, wyjadę tam, nie, i tak dalej. No emocje, nie? Emocje w chuj. No i okazało się ogólnie, że się z nim wyjebała, nie? I później chciała do mnie wrócić. Ale to czekaj, kurwa, czekaj, co to niebeś? No, mocno. No i okazało się ogólnie później tam, tak już w skrócie mówię, no, że... No przyznała mi się, że po prostu tam spotkała się z nim, bo ona jednak coś do niego czuje, ale że ogólnie mnie kocha, tak jakieś duperele, wiesz. I coś tam... Ona taka nie jest, kurwa. No. Ja pierdolę. Mocno. Nie no, mordo, to jest dramat. Znaczy, ale co cię skłoniło, mając fakt, tak, fakt, że laska ci się nawet przyznała, to też się bardzo rzadko zdarza, przyznała ci się, że się jebnęła ze swoim byłym chłopakiem, mówi, że coś do niego czuje, ale że też czuje coś do ciebie, nie wydawało ci się to jakieś tak dziwne, pojebane? Wydawało mi się, ogólnie ja od niej... Dlaczego w ogóle, wiesz, dalej w to brnąłeś, nie? Jak to wyglądało? Ja od niej w chuj odpuliłem wtedy, nie? W sensie tak, wiesz, byłem załamany i tak dalej i w ogóle ona... no jakby, wiesz, udowadnia... Próbowała udowodnić, że ona jest warta tego, tak? Tak, że żałuję tego w chuj w ogóle, wiesz. No wybaczyłem jej to, nie, wiesz, gdzieś na początku związku też miałem taką wizję, bo ona młodsza jest ode mnie o 2 lata. I miałem taką wizję, że no dobra, kurwa, wiesz, każdy popełniał błędy gdzieś tam, no coś się może odjebało. No i generalnie w związku było w porządku. Nauczyłem ją, bo ja mówię, należy do takich ludzi, wiesz, szczerych, lojalnych i zawsze przekazuję takie wartości, czy nawet jak z kimś rozmawiam, z jakąś kobietą, nawet teraz jak się spotykam, to zawsze mówię o sobie, wiesz, takie, że no jestem ogólnie szczery, lojalny, wiesz, o co chodzi, że jestem dobrym kandydatem na męża, tak można powiedzieć. Do tych Tinderówek też tak mówisz? Po pierwszym spotkaniu? Że jestem dobry kandydat na męża, ale ty chodź do mnie na chatę. Nie wszystkie. Znaczy wiesz, to też nie jest tak, nie, że ja kurwa tak na siłę próbuję, wiesz, tam jakoś się pokazać tym dziewczynom, czy coś. Generalnie tam trochę wyjebane. Jakby jestem sobą, znam jakby swoją wartość. Ogólnie, no chciałbym poznać, też nie mówię, bo ja należę do takich osób, że ja tam lubię, wiesz, posiedzieć dziewczyną, lubię gdzieś pojechać, lubię sobie coś odwiedzić, lubię sobie poleżeć w łóżku, coś po prostu obejrzeć. Należę do takich ludzi, wiesz, że umiem spędzać czas z dziewczyną po prostu, nie? W sensie, no... Bardziej zależy ci na takiej bliskości i na budowaniu jakby więzi emocjonalnej niż takich jednorazowych strzałach, tak? O kurwa, spoko jest, nic się nie dzieje.
dokładnie. No, ja mam tak, że mnie ogólnie to tak, bo ci powiem teraz szczerze, że mnie nie jara, nie? Takie, wiesz, wyruchanie dziewczyny sobie czy coś. No i to, wiesz... Jakby... To psuje psychę po pewnym czasie, wiesz, bo jak cały czas trafisz na takie laski, no bo też jakby nie patrzeć, trochę szukasz takich kobiet, no to też ci psuje jakby światopogląd, nie? I generalnie w pewnym momencie zaczynasz... Widząc pewne schematy, zaczynasz większość wrzucać do tego samego wora. No, no masz rację. No. Kurwa, ogólnie ja myślę, że ciężko kogoś teraz poznać naprawdę wartościowego, normalnego. Nawet wczoraj gadałem z koleżką, byliśmy na mieście, tutaj wyszliśmy. Ja mówię mu, kurwa, Krzysiu, ja nie wiem, tu nie da się poznać normalnej dziewczyny. Mówię, ja poznaję dziewczynę, ona po dwóch dniach mi daje dupy, nie? Czy tam, wiesz, po jednym dniu. Mówi, kurwa, no... Słuchaj, no co ja mam ci powiedzieć? Czasy się zmieniły, nie? Nie, nie jesteś pierwszą osobą, która to mówi. No. U mnie w towarzystwie jest bardzo często ten sam temat, także... Znaczy, ja ogólnie uważam, że jest to trochę, znaczy, dla mnie pojebane, nie? Bo jeżeli dziewczyna, wiesz, po pierwszym dniu, no daje mi dupy, nie? I to co ona może mi w życiu więcej zaoferować, nie? No. Mam takie coś, że kurwa, no jakby, wiesz, to co dobre najbardziej człowiek pragnie fizycznie już zostało spełnione, nie? Gdzie jest ta właśnie więź taka emocjonalna, wiesz, ten budowanie, ten pierwszy dotyk, nie to masz, wszystko. Nie masz niczego, wiesz, to od razu przechodzisz z... Na grubą wodę, wypierdolony, no, już tak, wiesz. Znaczy, wiesz, jakby to powiedzieć, ja też jestem trochę zwolennikiem jakby szybkiego testowania, no bo... Wiesz, no może ktoś ci się podobać mega, tak na swoim przykładzie ci powiem. Może, możesz się w kogoś bardzo zaangażować, ale przychodzi nagle do sytuacji łóżkowej, jest totalny kibel. No, no co no. Wtedy? No też racja, No ale wiadomo, no jeden dzień, no to jest chyba trochę kurwa przesada, tak? No, no to też, bo... no powiedzmy sobie szczerze, tak? Przepraszam, że przerwę, ale mi najbardziej to śmieszy właśnie, jak wiesz, wypierdolę tą dziewczynę na przykład, w ten pierwszy dzień czy drugi, ona mówi mi, ja tak tylko z tobą, nie? Ja wiesz, ja w ogóle jesteś moim drugim chłopakiem czy trzecim, nie? Ja nigdy ona, tak nie zrobiłam. Powtórzę jeszcze raz, ona taka nie jest, mordo. No. Ja taka nie jestem. To mnie ogólnie w chuj tak, wiesz, już, no nie wiem, wiesz. Ale słuchaj, to... ale... To nie pierwszy raz się coś takiego zdarzyło, nie? Że jest taki argument rzucony, że ty jesteś pierwszym. Więcej mi się taka sytuacja nie zdarzyła. No parę razy to słyszałem, nie? No. Powiem tak, parę razy to słyszałem i... No kurwa, ciężko mi w to uwierzyć, ciężko nie? Ciężko uwierzyć, po nie? Prostu, już tak, z doświadczenia, które tam nabrałem przez pół roku, bo pół roku jakby nie jestem w związku, to ciężko mi to uwierzyć, nie? I ogólnie też przyjąłem taką zasadę, bo ogólnie dużo dziewczyn... Na przykład wiem, że chcą ze mną być, czy tam coś, wiesz, spotykać się i w ogóle, wiesz, trują mi. I uważam, że jest takie coś na przykład, że jak mnie chce jakaś dziewczyna, to ja jej nie chcę. A jak ja chcę jakąś dziewczynę, wiesz, która jest w chuj fajna, podoba mi się wizualnie i z charakteru i z rozmowy, to ona mnie nie chce, nie? I to jest takie, kurwa, błędne koło, które się zamyka, nie? Zdarza się coś takiego, wiesz, nawet często, no bo ciężko jest tak, żeby, wiesz, dwoje osób się tak dopasowały idealnie, no sama pewnie, przykład, tak? Pewnie, no. No i często jest też tak, że osoby, które adorują ciebie, ty nie jesteś nimi zainteresowany w ogóle. Wiesz, no to tak, tak działa świat, no, no nie, właśnie, ciężko tak to się działa. Dopasować. No właśnie założyłem właśnie, że jak mam bardziej wyjebane na dziewczynę, to wiesz... To nagle następuje jakieś dziwne przeciąganie, tak, takie jest tak. No ogólnie chyba przyjmuję taką zasadę na dzisiejszy... Na dzisiejszy dzień. Tak, na dzisiejszy dzień. No ogólnie na, wiesz, na tam moją przyszłość, że tak wyjebana na wszystko, nie? Po prostu, wiesz. A co nie. Będzie, to będzie i byleby za bardzo w tą głęboką wodę nie wejść, no emocjonalnie, za szybko, nie? Tak, żyję chwilą, wiesz, no bawię się. Nie, tam jakoś też w chuj mocno, wiesz, nie będę tu mówił, że tam kurwa odpalony jestem, wiesz, 2 tygodnie latam, no ale... No, alkoholu troszkę piję, czasami tam wiedzie jakiś wąs na weekend. Okej. Okay. Czyli tam trochę szybszy jesteś. Trochę szybszy jestem, lecz mówię, stronie od tego, nie? Jakby wiem, że to jest złe, mam tego świadomość, co robię, to jest złe. No, szczególnie, że na przykład jak się poleci tam, wiesz, w piątek. Miałem ostatnio taką sytuację, tam nie wiem, 3 tygodnie temu właśnie z ziomeczkami, bo ja ogólnie tak jakby nigdy mocno nie ćpałem, nie? No i tak wiesz, po tym rozstaniu tak mówię, kurwa, wszystko w życiu trzeba spróbować, no i tak się mocno odpaliłem, nie, tak mocno się odpowiem, jak tam koledzy wpadali się, przewijali na chałupie, tam mojego właśnie koleżki, mówią, kurwa, nigdy cię takiego nie widziałem, nie, ja tam wiesz, to porobiony taki, że ja pierdolę, no i kurwa, wiesz, 4 dni umierania później, nie, nie mogą w ogóle dojść do siebie, normalnie, kurwa, pojebane myśli, wiesz, samobójcze też. Zjaździk. No, taki konkretny, nie.
Słuchaj, a tak wracając jeszcze do tej relacji twojej z tą byłą dziewczyną, tak w sumie nie dokończyliśmy tego tematu. Tak. Mówiłeś, że wszystko było w miarę spoko, w sensie jak ty, bo ty później jej wybaczyłeś, tak? Rozumiem, że ona o tobie, jakby zabiegała o ciebie. Tak. Tak? I ty w końcu co, dałeś jej szansę? Tak, tak, dałem szansę, no i ogólnie było w chuj w porządku, nie? I potem już było wszystko w si, nie miałeś żadnych takich sytuacji, jakichś podejrzanych, powiedzmy. Znaczy tak, jeśli chodzi o takie zdrady czy coś, no to jej ogólnie ufałem, mimo wszystko, że ona myślała, że ją kontroluje, nie? Ale jakby miałem takie coś w głowie, że ja wiem, że ona by mi tego nigdy nie zrobiła, bo jej tam przekazałem pewne wartości, ona mówiła, że brzydziła się tego, co robiła za dzieciaka, nie? Tam liczmy na przestrzeni, nie wiem, rok temu, dwa lata temu. Jakby wiesz, tak w chuj. No zaufanie 100%, nie? Mimo tego, że ona myślała, że gdzieś tam, wiesz, ogólnie ja bywam zazdrosny, nie? Mam takie coś, że... zazdrościk bardziej tak, jesteś. Tak, jestem, ale nie taki też, wiesz, chuj toksyczny, nie? Że ja tam, kurwa, patrzę, poluję tam telefon, wiesz, co jest grane, nie? Nie mam aż tak, ale nie jestem taki zazdrosny, że jak ktoś tam, wiesz, to zawsze muszę pokazać, że to ja jestem ich chłopakiem, nie, wiesz, udowodnić po prostu. Czyli gdzieś tam zaznaczasz po prostu swoją pozycję, tak, jak jesteś w towarzystwie. Dokładnie. No ogólnie, wiesz, w związku było różnie, nie? No kłóciliśmy się raz mocniej, raz lżej. Ona ogólnie uważa, że jest bardzo, może nie, że złośliwa, ale jest takim prowokatorem kłótni, nie? Znaczy, no była, nie? Jakby się jak było zbyt dobrze, to no coś, było, znaczy, coś się musiała dopierdolić. Znaczy ogólnie czasami coś się odpierdalało jej na głowie, nie? Po prostu, wiesz, z dupy jakieś, wiesz, taki paradoksalnie śmieszny temat, że szmatkę położyłem w kuchni, nie? To już tam pum, odklejka na głowie, nie? Okay. Naprawdę. Taki typ człowieka, gdzie zawsze mówiłem, wiesz, tam, no nie chcę się kłócić, wiesz, tak prosto w twarz, mówię, uspokój się, wiesz, o co chodzi, pogadajmy i tak dalej. A zawsze gdzieś to było tak mocno, mocno... Że nagle eskalowało, jakby z błahego problemu dało radę zrobić taką mocną kłótnię. My też mieliśmy taki problem, że ona jest taka, że lubi sobie powiedzieć słowo za dużo i ja też sobie lubię powiedzieć słowo za dużo, nie? To jest tak, że ja bardzo ogólnie szanuję kobiety, bardzo szanuję, wiesz, jakieś tam relacje, staram się nie kłócić, ale jak ktoś już przesadzi mocno, nie? Ogólnie w życiu, czy nawet no inni ludzie, czy tam jakiś kolega, czy ktoś urazi mnie tak naprawdę, wiesz, mocno, no to ja już ogólnie wybucham, nie? Czyli lecisz na kurwy i tak. Znaczy nie, no może nie, że na kurwy, ale no już jestem taki, że nie dam sobie w kaszę dmuchać, wiesz, o co chodzi? No dobra, i to rozumiem, że tak samo było podczas kłótni z nią w niektórych. Tak, tak, jeżeli ona tam mnie, wiesz, wyzwała, czy coś tam powiedziała niemiłego, no to też tam odpowiedziałem tym samym. No ogólnie toksyczne uważam, nie? Na dzień dzisiejszy, że było takie jechanie się nawzajem, w ogóle niepotrzebne. Ja ogólnie jestem zdania, że ty jak raz przekroczysz taką granicę, nie? Że no, jesteś powiedzmy w jakimś związku i dochodzi do kłótni, no jak dojdziesz do takiego momentu, że nam, nie wiem, no powiesz jej, wyzwiesz ją, tak? Nie wiem, tam szmato albo coś. Daję tylko przykład. No to jak ty to zrobisz raz, się nie pohamujesz, to potem ci to z każdym razem będzie przychodzić łatwiej. Oczywiście, to ja tak grubo nie leciałem. Nie? A generalnie kwestia jest taka, że jak ty już rzucisz takie, powiedzmy, jedno hasło, to u niej też się blokada jakby, powiedzmy, taka blokada odblokuje, z tego względu, że no skoro ty tak do niej powiedziałeś, to ona też jakby w afekcie tej kłótni będzie chciała też zrobić odwet, więc oni też w takie hamulce mogą puścić. No i potem to już jest... Oczywiście. Ale mówię, no jakby z mojej strony to wyglądało tak zawsze, że ja nigdy tak do niej, wiesz, jakby nie powiedziałem i w ogóle, wiesz, w ogóle nigdy nie zacząłem kłótni pierwszej, nie? Aha. Nigdy nie zacząłem żadnym wyzwiskiem, nic. To zawsze ona, naprawdę, odklejki na pańce miała takie czasami, że... Prowokowała. Strasznie, ale tak w chuj, nie? Także ja czasami nie wiedziałem, o co jej chodzi, nie? Ja ogólnie jestem w chuj emocjonalnym chłopakiem, takim, że mnie takie rzeczy bolą, nie? Ktoś tam, wiesz, ktoś bardzo bliski mnie gdzieś tam uderzy tak w środek, no to ja to przeżywam, nie? W środku. Mam takie coś, że jakby w stronie od takiej złości, nie? Wolę, wiesz, te złe wszystkie rzeczy wypierdolić na bok, no i po prostu się dogadać. Szczęśliwym przede wszystkim, tak? Wiesz, to po co sobie generować problemy, gdzie tak naprawdę nie są czasem problemami, nie? Oczywiście. No i uważam, że ona ogólnie trochę mnie zabiła w związku, nie? Gdzieś tam takie moje... tam taką moją dobroć i w ogóle gdzieś tam to kurwa... Boż Boa cię przydusił. Tak, gdzieś mnie tam kurwa po prostu hamowała z pewnymi rzeczami, nie? No wiadomo, nie żałuję, czasu też nie cofnę. Mimo wszystko wspominam ten związek dobrze, bo no w chuj spędzaliśmy czasu razem, nie? Mówię, wszystko razem, wakacje, wiesz, za granicę, all inclusive. Dziecko mieliśmy robić w październiku tego roku. Że w sensie planowaliście? Tak, już jakby no mieliśmy robić tak na 100%, nie? Więc wiesz... No też grubo trochę, co? No grubo, ogólnie wiesz, mieliśmy działkę. Czy mieliśmy? Działka ogólnie była jej mamy, nie? Ale wiesz, no tam
No w spędzaliście to... sobie dużo tak. czasu też tam gdzieś tam sobie tam. Dokładnie, tak, robiliśmy tam rzeczy, wiesz, ta działka była cała zrośnięta, wszystko tam zostało ładnie, kurwa, zrobione. No docelowo tam myśleliśmy nad jakąś chatą i tak dalej. Ja też mówiłem rok temu wakacje, że tam mogę rzucić hajs na to i żeby budować. Tak, mocno przyszłościowo już podchodziłeś. Wiesz, tak? Co, najgorsze jest to, że ona mnie zawsze w związku, i to jest prawda, muszę to przyznać, że ona gdzieś tam chciała to dziecko rok temu, była taka, że wiesz, wszystko, ja mówiłem, poczekaj, ogarnijmy najpierw tam, wiesz, finanse, jakieś tam rozwój osobisty, takie rzeczy, bo ja też nie jestem taki głupi, że wiesz, tam się będę pchał w dzieciaka po prostu. No da, no przez samego 500 plusa, kurwa, to nie wyżyjesz, nie? Wolałem sobie gdzieś tam życie ustabilizować i dopiero to zrobić. No i najbardziej wkurwiony jestem na to, że ja w tym zeszłym roku, już pod koniec, to złamałem tą nogę, no i... ja już miałem tak poukładane w głowie, miałem tak ambitne plany i miałem już, no już byłem tak po prostu, byłem gotowy na wszystko, że wiesz o co chodzi, mentalnie na wszystko byłem gotowy. No i wszystko się rozpierdoliło, nie? Jakby mocno, wiesz, myślałem o tym przed snem w ogóle, na temat tych dzieci i tak dalej. No więc tak mocno już jakby, wiesz, po prostu... No już chciałeś być młody tata, że tak powiem, tak? Tak, tak, już miałem takie Ale też nie chciałeś zabrać się od tego dupy strony, tylko jakby zabezpieczyć też, no. Jakby swoją rodzinę już przyszłościową, tak? Dokładnie, Że nie ma takiej sytuacji, że to zrobimy dziecko, a i co będzie, to będzie. No, nie, dokładnie. Tak podchodziłeś przede wszystkim odpowiedzialnie do tego. Tak, tak. No właśnie mówię, ten zeszły rok był taki przełomowy u mnie, nie? Że gdzieś tam dojrzałem tak po prostu w stosunku do dziewczyny. No ogólnie uważam, że w zeszłym roku byłem dla niej w chuj dobry. Jakby to był dla mój najlepszy czas w stosunku do niej, nie? Więc też się dziwię, że to się tak wszystko rozpierdoliło, nie? No powiedz mi, to w takim razie, jak już doszliście do tego etapu, że jawnie powiedziałeś, że tak, że będzie to dziecko, że ty jesteś na to gotowy, to jak doszło do tego momentu, że ona jednak skoczyła na bok, tak? Zmieniła cię. No to... No bo inaczej tego nie można nazwać, bo to była generalnie wymiana. No to sam stwierdziłeś, że doszło do sytuacji, że ona by ci powiedziała, że no nam się za bardzo nie... że wam się za bardzo nie układa, tak? I że ona idzie w drugą stronę, a po czym dowiadujesz się po chwili, że ona już się z kimś innym spotyka regularnie. Znaczy, wiesz co? Ja ogólnie uważam, że... Opowiem może tak całą historię. No jakby prowadziliśmy, wiesz, powiedzmy ten zeszły rok, 2022. No ogólnie, wiesz, byliśmy... Spędzaliśmy czas ze sobą, byliśmy na wakacjach, ogólnie układało nam się dobrze, wiadomo, no były kłótnie mniejsze, większe, wszystko ogólnie było si. My ogólnie razem pracujemy, nie? No i ja w październiku złamałem nogę, to też sobie mogę powiedzieć, miałem zmiażdżoną, ogólnie mogłem nie mieć nogi. O kurwa. No, w sumie to nawet, kurwa, mocne to jest, mogłem nawet pokazać, bo filmik jest mocny z tego złamania, nie? Pokażesz później. Tak, tak. Tutaj mój realizator lubi takie mocne rzeczy. No. No i wiesz, siedziałem w domu, nie? W październiku. Mniej się spotykaliśmy. Też moja dziewczyna ogólnie tak jeszcze wyrzuca sobie w szczegół, że no była kiedyś bardziej przy kości i zabrałem ją na siłownię w zeszłym roku, na początku roku, tam w styczniu chyba. Ogólnie, wiesz, napierdalała siłkę, trzymała dietę, no bardzo fajnie się wyrobiła, nie? Bardzo fajnie. No i w tym październiku, jak zmyłem tą nogę, to wiadomo, ona pracowała, ja byłem w domu i też dużo pracy wtedy ogólnie miała, nie? No i też na przykład sobie mówiłem, no dobra, to nie przyjeżdżaj do mnie, idź na trening, czy coś tam, wiesz, wspieraj mu w taki sposób, żeby tam sama się rozwijała, żeby też nie patrzyła na mnie, że ja leżę z tą nogą, wiesz, w domu, kurwa, i jest to niech sobie też działa swoje, tak. Bo jak ty jesteś w stanie sobie sam jeszcze poradzić, tak, bo to nie rozumiem, że jakieś tam, kurwa, jechce mogłeś wziąć, tak? Tak, tak. Poruszyć się mogłeś, więc tak. Nie musiała koło ciebie latać, żeby tak? Na poczet mnie po prostu, wiesz, nie zaniedbywała tam siebie, nie? No i tak sobie żyliśmy. To też dojrzałe, no. No właśnie takie dojrzałe. Ale szkoda, że niedocenione. No niedocenione dalej, w chuj. No. Ogólnie niedocenione mnie w chuj jako chłopaka. Tak uważam z biegiem czasu. I wiesz, no i przejdźmy już do grudnia, no wiadomo, święta, nie? Wiesz, tam rodzinne święta, przyjechała tam i siostra i w ogóle rozmawialiśmy a propos wyjazdu do i siostry, że mogą nas tam przetrzymać, że możemy tam zarobić swój pieniędzy, żeby sobie odłożyć na dom, wiesz o co chodzi. Gdzieś tam jakieś takie plany przyszłościowe, rozmowy na Wigilii, wiesz, święta, a propos tego, no, a propos takiego po prostu życia, nie? Wiesz, tam rozmowy o dziecku już, tam z jej mamą i w ogóle, no tak dość w chuj, kurwa, przyszłościowo. Może rodzinnie przede wszystkim, tak? No jak już wyszedłeś, że tak powiem, z kuluarów, tak? Z tym tematem, tak? Rodzina już wiedziała, że wy już takie plany macie szerokie, no to człowiek sobie myśli, no co tu się może rozpierdolić, tak, w takiej sytuacji. Dokładnie. No i wiesz, i te święta, i
Mieliśmy rocznicę, nie? W sensie wtedy zaczęliśmy być jakby ze sobą, tam wiadomo. Mieliśmy rocznicę. No i tam zrobiłem jakąś szybką niespodziankę, zostawiłem i tam podziwiałem, bo też tam się śpieszyłem z czymś. Ona zrobiła mi taki filmik, nie? Mi wysłała na Instagram. Z naszym zdjęciem, wiesz, tam z Turcji, z takim opisem, to tak powiem w skrócie, no że mnie w chuj kocha, że jestem najważniejszy, że tyle przeszliśmy razem, że, wiesz, mieszkaliśmy tu, mieszkaliśmy tam, że byliśmy tu, że byliśmy tam, wiesz, jakby, no jakieś tam takie po prostu nasze wspomnienia, jakieś poznanie i tak dalej. No napisał też tam jeszcze, że to nasza rocznica, że jeszcze będzie nie jedna. I kurwa napisała jeszcze na końcu tam, że a propos imienia dzieci, to będzie... Nie? Jakby wiesz. I to był koniec tej wiadomości. No i to było na rocznicę. To był nie? No. A my mieliśmy zaplanowanego stycznia wyjazd do Zakopanego. Przepraszam, stycznia. Do Zakopanego. No i wszystko było git. Później poszliśmy na Sylwestra na naszych znajomych, gdzie były tam jej koleżanki, byli moi koledzy, z którymi wiesz, jakby się trzymam do dzisiaj. Generalnie no każdy z moich znajomych pierdolił ją w czapkę, nie? Jakby no nie ma osoby, z moich znajomych, które ją szanuję za to, co zrobiła, nie? Jakby no przez nawet swoje koleżanki została... Odpulona, po prostu. Wiesz, no, nikt tam ze mnie nie gada, wiesz, w sensie tak, nie, że o, jebać cię, już tak powiem, za przeproszeniem, tylko każdy po prostu ma oni zdanie, jakie ma, wiesz, niektórzy mówią jej cześć, niektórzy nie, ale każdy wie, że no, ma bardzo, bardzo królewskie zapędy. To też bardzo fajnie, że twoi jakby znajomi, tak? Mhm. To mają jakby tą moralność i też no, nie popierają takiego kurwa zachowania, tak? Ja się jestem w chuj dumny, to dlatego... Też pokazało ci taką jakby lojalność twoich znajomych, nie? Pewnie. Przede wszystkim. To jest mega fajne uczucie, życzę każdemu tego, żeby miał kogoś takiego, wiesz, w życiu, że to nie jest kurwa fałszywy i gdzieś tam, wiesz... Tak, że albo będzie ci udawał, że nie, no przecież się nic nie stało, morto. Tak czasem bywa. Bywa. Nie, mega, mega duma rozpiera, nie? Jeszcze tak wracając szybko do tematu. No. No to właśnie był ten, mieliśmy ten wyjazd do Zakopanego 8 stycznia, no i sytuacja była taka, że wiesz, że ogólnie wszystko między nami był kit, jakby nie miałem żadnych takich, nie prowadziliśmy rozmów żadnych takich, że coś jest nie tak w chuj, wiesz, wiadomo, ja ogólnie też byłem troszkę pogubiony w związku, nie, czasami coś tam w łóżku dostawałem jakieś sygnały, wiesz, nie wiem, tam na przykład uprawialiśmy seks, po seksie mi coś tam kurwa powiedziała, że o, mógłbyś to zrobić to, tamto. Gdzieś tak mi dosłuchałem i nigdy nie mieliśmy takiej poważnej rozmowy, że wiesz, ja siedziałem, ona siedziała i rozmawialiśmy na temat, wiesz, jakichś tam problemów w związku, nie? Okej, okay, ale mieliście jakieś takie problemy łóżkowe? Nie. W ogóle. To nie chodziło o to? Nie, chodziło o takie związkowe gdzieś tam, że nie, okay, może tego robi za mało, ona tego robi za mało. Dobra, bo tak powiedziałeś, że zaraz po łóżku, że nagle wchodziły te tematy i tak myślałem, że to była kwestia jakby łóżkowa, tak? A ty mówisz, że po prostu zaraz po współżyciu tam ona wyjeżdżała, że tam coś się nie zgadza w związku, tak? Tak. Chodzi, okay. Że gdzieś tam między słowami po prostu wrzucała te rzeczy, nie? Zamiast tam tak normalnie, poważnie porozmawiać jak dorośli ludzie, to... nagle to taką gdzieś tam wrzucała ci takie przytyki. Albo pisała mi coś kurwa na Messenger, gdzie ja tam ogólnie nie lubię pisać, ja wolę na żywo rozmawiać, nie? Mam także jakieś takie poważne tematy życiowe, no to ja wolę przegadać w cztery oczy, nie? Bo takie pisanie to wiesz, każdy inaczej tam odbierze, tu jakieś słowo, że się skonstruuje i to jest takie, dokładnie, wiesz, po chuju wszystko, nie? Więc nikt takich rozmów ze mną nie prowadziła. No i mieliśmy wyjazd w te góry, pojechałem tam ja, jej mama i ona. I ona w tych górach tego 8 stycznia, jak już jechaliśmy, taka w ogóle zmieniona, nie? W ogóle zimna, chłodna, nie chciała tam uprawiać ze mną seksu. Była taka, wiesz, zdystansowana. To już daje dużo do myślenia, nie? Pytała swojej mamy ogólnie, wiesz, chodzimy na spacerze, ona pyta swojej mamy, jak się rozstała, ta jej mama z byłym chłopakiem, takim k***em, nie? Jak się rozstała. Ja tak wtedy nieświadomy, kurwa, to, wiesz, później do mnie wszystko zaczęło dochodzić. Jak wyglądało jej rozstanie i tak dalej. No i ogólnie ona była w chuj dla mnie zła przez te 4 dni. Taka kurwa oschła, niemiła, zimna, wiesz. Tak, chciała cię jak najszybciej zdystansować i żebyś ty już... No ja coś tam zacząłem kminić. Ja zdawał sprawę, że to już koniec. Tak, i ja przed dzień wyjazdem mówię do niej, właśnie tam leżymy w łóżku wieczorem, ona nie chciała, wiesz, powiedzą seksu, na mnie to było pojebane. Mówię, nie wiem, ty, no wracamy do... No nie wiem, musimy też przegadać, nie wiem, chcesz się rozstać, czy co, wiesz. Powiedziałem tak to pod wpływem emocji, nie? Że tam rozstanę i tak dalej. Oczywiście obudziłem się rano, powiedziałem, że ją kocham i że tam, wiesz, że no jakiś tam gorszy czas, że wrócimy do pogadamy. Jechaliśmy w tej podróży, ogólnie, no ja byłem trochę smutny, ona też tam była taka, wiesz, w chuj zmieszana. No dziwna sytuacja, nie? Jak ona sobie zdaje sprawę, że ma kogoś na boku i tu nagle trzeba rzucić 6 lat, jak mu to powiedzieć? No ja jeszcze wtedy o tym nie wiedziałem, nie? No. I ona mi napisała tam, wróciła do domu i powiedziała mi, że tam musimy pogadać, że jutro porozmawiamy na spokojnie, że ona musi się przespać, nie? No i się przespała, przyszła do mnie następnego dnia.
No i przyszła, wiesz, usiadła, mówi, no, między nami to koniec, podjęłam straszną decyzję, nie wrócę do ciebie, nie czuję nic do ciebie, coś wygasło, nie? Ja, wiesz, w szoku, w chuj, no bo to... No tak, no miałeś inne jakby... plany, tak? Nie oszukujmy się. Ja w ogóle nie byłem świadomy, nie? O to chodzi. Ja nie, to nie było tak, że nam się nie układało, nie? Ja zostałem przeciągnięty do, wiesz, wszystko było si i to nagle z dnia na dzień, pum, chuj, kurwa, nie ma, nie? Ona nagle mówi, że wiesz, że to koniec, że ona nic nie czuje. No ja oczywiście, wiesz, wpływ emocji w sobie, wiesz. No nie spałem dwa dni i tak dalej. No jeździłem tam, wiesz, odpierdalałem akcję krzywe, nie? Jeździłem tam do niej pod blok, sprawdzałem. Wiesz, każdy koleżka mówi mi, ogólnie każdy mój koleżka mówił mi, każdy znajomy, że na pewno cię nie zdradziła, nie? No na pewno cię nie zdradziła, że to nie jest takie te dziewczyny. Nie, by byli święcie przekonani, tak? No bo skoro byliście tyle czasu razem... Każdy widział jakby same dobre rzeczy. Mm-hmm. Sam ty, skoro mówisz, że nie, było zajebiście, mm-hmm. tak? Bo mm-hmm. nawet się tego nie spodziewałeś, no to... No i każdy właśnie mój koleżko, że to nie ma szans i tak dalej. A ja tak jedyny w to wierzyłem, nie? Mi taka koleżanka też powiedziała z Anglii, którą w chuj doceniam, bo mi w chuj pomogła. Powiedziała, że małpa zanim puści się jednej gałęzi, to zapie drugą, nie? Takim przez telefon, wiesz. A ja wtedy zacząłem kminić, mówię, ty, no kurwa, coś w tym jest, nie? Bardzo mądra rzecz. A i tak wypierdoliło ego, bo ona w chuj schudła na siłowni. Ona jest, kurwa, teraz mis, wiesz, o co chodzi? Ego to ma wypierdolone pod sufit. I jak na przykład byliśmy w tym zakąpanym, to ona też nie mówiła. Czemu się tak wszyscy na mnie patrzą, nie? Wiesz, takie rzeczy, nie? Że takie wyjebanego. Żona jakby, no, to teraz... A ja do niej, wiesz, wtedy mówię, no kochanie, bo pięknie wyglądasz, wiesz o co chodzi? No więc też takie, kurwa, ciekawe rzeczy. No i tak w sumie... A zobacz, jak się szybko pozmieniało, nie? W głowie przede wszystkim, no była skromna dziewczyna, podejrzewam. No nagle była grubsza po sobą, to nagle sobie coś ze sobą zrobiła i nagle, wiesz, to tak jak powiedziałeś, że mega chujowe, nie? Ego wyjebało, tak? Nagle mówi ci z dnia na dzień, że no na nic nie czuję. Mhm. No słabe. No i dobra, no i jeździłeś pod chatę. No i jeździłem pod tą chatę, wiesz, no i tak... Ziomki cię odradzali, tego rozumiem. No kurwa, jedni odradzali, drudzy nie, wiesz jak to jest, nie? Każdy tam miał jakieś podzielne zdanie, ale każdy mówił, żeby dał jej czas, żeby ona tam sobie, wiesz, czas. No a my i tak, wiesz, na co dzień ze sobą, dzień w dzień pisane, rozmawiali, no dla mnie to było coś, kurwa, kompletnie nowego, jakby ja nie potrafiłem, wiesz, ja nie spałem, stary. Ja ogólnie chciałem się powieścić też, nie? Miałem taką wizję, że chciałem się zajebać, nie? Przez to, że jakby ją straciłem, czułem, że straciłem cały świat, nie? Miałem takie coś. Ja po prostu potrafiłem leżeć w łóżku człowieku i kurwa, ja nic nie jadłem przez miesiąc czasu, praktycznie nic, no nie mówię, że kompletnie, ale wiesz, no jakieś tam, kurwa, hot dog z Biedronki, co sobie wziąłem, czy tam, wiesz, tylko, kurwa, wiesz, piłem, kurwa, nie jadłem, nie spałem, nie? Sny moje wyglądały tak, że ja spałem po 3 godziny dziennie i jeszcze przez te 3 godziny to budziłem się co, nie wiem, 20 minut, co pół godziny, kurwa, z koszmarami, że ktoś urucha, nie? W głowie, normalnie miałem takie sny, nie? Normalnie byłem przerażony, przez pierwsze 3 tygodnie, stary, byłem nie do życia, ja jeździłem do chłopaków, ja siadałem, ja byłem nieprzytomny, ja tylko, kurwa, płakałem, nie? Myślałeś o niej, nie? No w chuj, jakby mi się świat zawalił, wiesz, to było takie coś, że... Znaczy, wiesz, no, słuchaj, no... Kurwa, no nie ma co się dziwić, tak? Mm-hmm. Jeśli z dnia na dzień, to tak powiedziałeś, no to jest dobre określenie, że no świat ci się zawalił, no bo ty generalnie cały ten świat budowałeś już jakby z nią i na niej, tak? I na ty, wiesz, to kurwa, no plany dziecka, plany jakiegoś domu, takie rzeczy, no. To była jakby twoja perspektywa na przyszłość, tak? No i nagle z dnia na dzień się to wszystko załamuje i... No i weź nagle chcę poradzić z nową rzeczywistością, tak? Oczywiście, wiesz, też... Ale jak sobie dałeś radę w ogóle, bo to jest bardzo istotna kwestia, bo skoro stwierdzasz, że no miałeś no myśli samobójcze już pod tym względem, tak, no to musiało być naprawdę nieciekawe. Jak sobie dałem radę, tak szczerze? No. No, bo sytuacja była taka, że wiesz, że jakby, no rozkminiałem, zacząłem po prostu rozkminiać, nie? Że no kurwa, coś jest nie tak, że no nie mogłem jej tak zostawić, nie? I zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Że obserwując ją na Messengerze, że ona na przykład po pracy znika na parę godzin na Messengerze, nie? Jakby w związku nigdy tak nie robiła. Nawet jak była na siłce, to była dostępna gdzieś tam 20 minut temu, 15. Gdzieś tam była, zawsze była dostępna. Jakby zawsze miała ten telefon. A ale od momentu, że już po rozstaniu tak, sobie to analizowałeś, tak, no. A po zerwaniu właśnie, ona miała także znikała na 4-5 godzin po pracy. Na przykład ja myślałem, że siedził jakiś koleżanek, wiesz, jeździłem pod te bloki koleżanek, jak taki debil, patrzyłem, czy ona tam jest, no nie było jej tam nigdzie. I zacząłem sobie, kurwa, kminić, że coś jest nie tak. Nie? Że jakby tak znika z Messengera, nie ma jej parę godzin, no i zacząłem węszyć. Koledzy ogólnie dali mi pseudonim Rutkowski, bo zacząłem w chuj dobrze rozkminiać i ogólnie każdy mnie propsował, że to rozkminiłem, bo nikt w to nie wierzył, nie? No i pewnego dnia, tak już powiem w skrócie, że no
została nakryta po prostu tam przez mojego znajomego, że pojechała tam w pewne miejsce, wiesz, pomiędzy takie garaże i dał mi tam znać, że stoją dwa samochody. No i ogólnie wziąłem chłopaków, wiesz, podjechałem tam. No i ogólnie akcja jak z filmu, nie? Miał być dym. Miał być dym. Akcja ogólnie jak z filmu, nie? Koledzy mówili, że nigdy w życiu czegoś takiego nie widzieli na oczy, że tyle emocji, wiesz, we mnie, jakby tak świat mi się zawalił. To było dwa tygodnie po rozstaniu chyba. No i kurwa, wiesz, podjeżdżamy tam, wiesz, tym autem, chcieli odjechać, chcieli spierdolić, zapałem tam za klamkę, otwieram te drzwi, wiesz, ona wysiadła, pytam tego gościa od razu, wkurwiony, wiesz, no chciałem ogólnie go tam zajebać, nie, tam mnie koledzy trzymali, chciałem go, byłem, wiesz, też od razu mi tam mówił taki jeden mój bliski znajomy, mówi, to nie jego wina, nie, jakby to nie jest jego wina, nie? Tak, bo ja to jest warto uświadomić, że... Mhm. Przepraszam, że ci się jeszcze wpierdolę. To jest właśnie warto to uświadomić, że to nie jest, kurwa, wina chłopa, tak? No bo czemu on jest winny, kurwa, temu? To znaczy, naprawdę, to kobieta generalnie idzie jakby, wiesz... Niby tak, ale to nie jeszcze koniec historii. No właśnie. Dawaj. To jest najciekawe. No i wiesz, ja tam który raz widzicie do niego tam w samochodzie, mówię, nie? On, że pierwszy, nie? Mówię, no chuj, tak sobie w głowie myślę, mówię, rzeczywiście pierwszy. No i tam ogólnie był gruby z nim dym, nie? Wiesz, ona mnie tam zaczęła wyzywać, kurwa, mam prawo robić, co chcę. I ona mi przez te dwa tygodnie mówiła, że ona z nikim się nie spotyka, dlatego ze mną nie jest, bo jestem pojebany. Kłamstwa w oczy, takie żywe, nie? Ja do niej tam jeździłem pod blok, mówiłem, no. Proszę, pogadajmy, no powiedz mi, czy z kim się spotykasz, nie chcę cierpieć dwa razy. Ona mnie w chuj okłamywała, wiesz. I mówi, kurwa, debilu, pierwsza się z nim spotkałam, musisz mi wstydu wszędzie robić, coś tam, wiesz. No i ja znowu wziąłem tą winę na siebie, nie? Że ja pierdolę, co ja dybałem, może serio się spotkała po rozstaniu, chciała z kolegą gdzieś tam. Najgorzej. Jakby, wiesz, znowu winę na siebie, nie? Bo tak miałem po tym rozstaniu, że wszystko, co ona mówiła, to ja pierdolę, ale zjebałem, nie? Wiesz, ja pierdolę, ale zjebałem. Ciągle tam, kurwa, tą winę na siebie. Bo to był ten syndrom, że ty cały czas ją usprawiedliwiałeś w swojej głowie. Tak, tak. I wiesz, no i kwestia taka, że no tam akcja, wiadomo, no dość taka gruba, wiesz, zawinęliśmy się. No i wiesz, jakby odpuściłem ten temat i poszedłem do klubu, nie? I okazało się, że ona też jest w tym klubie. Tam było, nie wiem, 3 dni później, 4, już nie pamiętam, bo tak ciężko mi dniami to połączyć. Parę dni była w klubie, nie? Z koleżanką, ja byłem tam z 2-3 znajomymi. Ja patrzyłem, no i patrzyłem na niej i zaczęliśmy gadać, nie? Była w chuj pijana. I zaczęliśmy rozmawiać i ona mówi, że ona mnie kocha, ale zawróciła się w kimś innym, nie? I ogólnie wyłapała zgona, pojechałem z nią do szpitala na pogotowie, była nieprzytomna, podali jej tam kroplówki, obudziła się, rozmawiałem z nią, pojechaliśmy do niej. No i mi wtedy tam powiedziała, że no właśnie jest zauroczona w kimś innym i tak dalej, i tak dalej. No i mi się znowu świat zawalił. Napisałem jej tam taką wiadomość, tam się znowu pokłóciliśmy, napisałem jej wiadomość, że zajebiście, że mnie dla kogoś zostawiło. Już wiedziałem, to się po prostu kręci. No i w końcu mi się przyznała, że tam po jakimś czasie, że no ona się z nim spotyka tam, bo u niej mieliśmy taką rozmowę w restauracji, taką a propos naszego tego całego związku, nie? Taką 3 dni po rozstaniu chyba mieliśmy taką. Powiedziałem, że już jestem na nim gotowy, że chciałem z nim coś wyjaśnić. Ona też niby się popłakała i tak dalej. I ona dzień po tym jakby spotkaniu w restauracji już zaczęła się z nim spotykać. Czyli nie dość, że się nie spotykała wcześniej, nie dość, że on mnie okłamał, że witam się pierwszy raz, to okazało się... Bo to po prostu była dobra... Przepraszam cię, bo ja zajebałem się trochę w temacie. Ja jak poszedłem wtedy do niej do domu po tym klubie, zabrałem jej telefon. Ja wpisałem sobie kod, odblokowałem, patrzę, takie imię i takie nazwisko na Messenger, wchodzę w to, a tam wiesz, przyjedź proszę, tęsknię, serduszko. I mi wtedy, wiesz, ja wtedy kurwica 100%, bo mówię jakiś frajer, a wtedy nie wiedziałem, że jest, nie? No i zaczęło się tam, wiesz, z nią grubo, mówię, ty dla jakiegoś frajera, my ten, patrzę kto to jest, okazało się, że to chłop z pracy naszej, bo my razem pracujemy. Okej, okay, a jak sobie tak przyjrzałeś wiadomości, to faktycznie to było dzień po tym... A po tym rozstaniu, czy... Nie, ona sama mi się do tego przyznała. Okay. Jakby sama mi o tym powiedziała, nie? Ale wierzysz to, że to było dzień po tym rozstaniu? No w sensie pewnie, że nie wierzę, bo ja złamałem nogę stary w pracy i mi mówili z koleżcy, że on tam do niej podjeżdżał, oni rozmawiali, czyli okay. Oni w pracy już nawiązali relacje. I najlepsze jest to, że ja rozkminiłem tego ziomka i okazało się, że on też miał narzeczoną, z którą też był 6 lat. I on ją zostawił stycznia, tą narzeczoną swoją. Rozstał się z nią, powiedział, że to koniec. A kurwa... Stycznia była taka sytuacja, że ona na Messengerze albo z nim się spotkała, albo pisała, bo ona zapytała mnie, czy ja coś dzisiaj piłem, bo my ogólnie osobno mieszkaliśmy tam pewien okres czasu, nie? Czy ja coś piłem. Nigdy nie zadawała mi takiego pytania i była dostępna rano, jak się obudziłem, zobaczyłem na Messengerze o 5 rano chyba, na Messengerze i na Insta. I ona nigdy tak nie robiła, bo wtedy tam chyba szła do pracy i zapytałem jej, czemu nie spała, nie, w nocy. Ona, że jestem pojebany i tak dalej, i tak dalej. Więc pewnie też się z nim wtedy spotkała, nie? Też wiesz, za rękę nie złapałem, nie będę mówił, że tak było, ale jestem tego kurwa pewny, wiesz o co chodzi. Połączyłem puzzle, jak się łączy.
kończą sam w mojej historii. Tak, no jest w pewnym momencie takie coś, że wszystko zaczyna ci się układać tak, w całość, tak? No bo no, jak no nie masz ekstra chromosomu, no to jesteś w stanie to rozkminić, kurwa, nie? Tak. To są zbyt proste rzeczy. No ogólnie, wiesz, rozkminiałem ją w chuj. No i okazało się, że ten chłop, wiesz, też zostawił swoją tą dziewczynę, ja się z tą dziewczyną, jak go spotkałem, wiesz, napisałem do niej CV o wszystkim i tak dalej. Spotkaliśmy się na kawie, pogadaliśmy. Z tą jego byłą. Tak, z tą jego dziewczyną się spotkałem, jakby, wiesz, oni razem, a ja z tym jego zrobisz taki słop, mordo, tak. Byłoby no i ogólnie była w chuj zszokowana, o niczym nie wiedziała, nie? Więc kurwa mocno. No i wiesz, i kwestia taka, no, że gdzieś tam nawiązali tą relację w pracy. No i kurwa, i no chuj, no troszkę ją tam odpuliłem, wiesz o co chodzi. Już jakby tak, no było mi przykro, czyli, w blało. Czyli chcesz powiedzieć, że tak naprawdę ta gorzka prawda pozwoliła ci jakby otrząsnąć się? Mimo wszystko tak, można powiedzieć, ale nie do końca, nie? No bo gdzieś tam... Serce dalej bolało, nie? No ale tak wracając do tego pytania, jak sobie poradziłeś z tymi myślami samobójczymi, nie? Bo to też jest istotna kwestia. Dużo mój kuzyn mi bardzo pomógł, ogólnie dużo znajomi, nie? Nie sądziłem, że ja mam tylu kolegów, że ja mam takie wsparcie u ludzi, nie? Okay. To a mi... dzieliłeś się z tym, z jakimś znajomym, że masz takie myśli? Że... Tak, tak, ja jechałem samochodem stary, rozpędzony, 130 na godzinę po... Ja gadałem z kuzynem bodajże chyba wtedy przez telefon. Ja mówię, stary, ja wpierdalam się w tą kościół, nie? Mówię, my życie nie ma sensu, wiesz, po tym wszystkim, jak się tego dowiedziałem, nie? Grubo. I byłem, ja byłem tego zdolny, nie? I ogólnie mam coś takiego teraz, że ja nie liczę w stosunku do nich konsekwencji, nie? Jakby jak oni by przygięli jakąś granicę w stosunku do mnie, to ja mam wyjebane. Ja, na przykład ten chłopak czy coś, ogólnie też go chciałem, wiesz, spotkałem się z nim w pracy, bo jakby mówię, my jakby w trójkę teraz pracujemy. I wiesz, to jest tak, że ja sobie siedzę tak jak teraz, no praktycznie tutaj sobie siedzę, ty siedzisz tam, no może oni są 10 metrów dalej, oni sobie siedzą w dwójkę, śmieją się, rozmawiają, wiesz o co chodzi, jak a ja sobie pracuję. Nic. I to jest ogólnie, to są dwie kurwy, nie? On i ona. Ona to już w ogóle straszna. I to nie to tak, że obrażam, kurwa, tylko no to jest nie ma serca, no, nie? Wiesz, no my byliśmy tyle lat ze sobą, ona mnie kurwa zostawiła dla niego i w ogóle, i ona w ogóle, wiesz, się wywyższa z tym w chuj, wiesz, na wszystko, żeby mi tylko mnie zabolało, ale nie wiem, chuj, nie? Jakby nie wiem, co jej zrobiłem, wiesz. No na pewno nie dojrzałem emocjonalnie, no. No ona mówi, że to ja byłem, kurwa, nie dojrzałem emocjonalnie, nie? Czy ona takie akcje odpierdala? No jak może byłaby z tobą szczera w 100%, to może nie doszłoby do większości takich sytuacji, nie? No na pewno, ja ogólnie oczekuję szczerości od ludzi, nie? Zawsze, wiesz, wolę tą brutalną prawdę dostać i się z tym ustosunkować. Wiesz, ona też to po prostu chujowo rozegrała, nie? Bo ja rozumiem, że ona tam mogła dokonać coś poczuć, ja nie bronię, nie? Ale wiesz, dla mnie nawet rozmowa i filtr, i po prostu w pracy, gdzie leżałem w domu, dla mnie też to jest zdrada taka emocjonalna po prostu, nie? Zdrada nie zawsze musi być fizyczna, nie? Wiesz, jak z kimś ktoś tam nawiązuje jakąś taką relację głębszą, nawet przez rozmowę i w ogóle, to dla mnie wiesz, też to jest zdrada. Ja krótka tak to bajerka, żeby se pożartować, to ja na przykład nie widzę problemu, no ale jak to się nagle, wiesz, przeradza w jakieś tam późniejsze spotkania, no to już jest troszeczkę dziwne. No nie? I tak się przerodziło, wiesz, spotykali się pomiędzy garażami i nikt o nich nie wiedział. To była ich słodka tajemnica, tylko w dwójkę. No co, no mówię. Patologia. No, jeszcze miałem taką sytuację ostatnio, bo tam mieliśmy jakiś kontakt raz w miesiącu, wiesz, tu jest coś tam na urodziny i złożyłem życzenia mimo wszystko. Gdzieś tam staram się, ja nie jestem takim człowiekiem, że ja tak w chujom jebę, nie? Że takie, że wiesz... Dobra, ale to już ci na starcie powiem, no ty sam sobie robisz teraz tym krzywdę, bo ona pokazała taki totalny brak szacunku do ciebie, a to, co ty teraz robisz, stary, jest po prostu głupie. Znaczy, to było też tam półtora miesiąca temu, nie? Jakby wiesz. Tak też... czy inaczej, no ja uważam, że to jest głupie, mordo. No ja też tak w sumie uważam, no. Bo wiesz, skoro ona ci pokazała taki, tak jak wspomnę jeszcze raz, totalny brak szacunku jakby do twojej osoby i do tego, co was łączyło, to uważam, że powinieneś się gdzieś odpłacić się tym samym. Ja nie mówię, że ty masz, wiesz, to ma być zemsta, ale no... Dobra, no nie chcesz mnie znać, tak? Wyjebałaś mnie, że tak powiem, jak worek na śmieci, tak? Bez żadnych jakichś tam skrupułów. To mordo się dystansujesz wtedy, no. Tak, ja tak też ogólnie, a propos tych życzeń urodzinowych, bo to napisałem sobie na Messenger krótkie, to ci też wyjaśnię, bo ogólnie pisałem to tak pół serio po żartem, bo ja jeszcze napisałem w tych życzeniach, wiesz, że wszystko na przyrodnych urodzin, życzę ci dużo miłości, nie? Wiesz, to była taka szpileczka gdzieś tam. Ja wiem, o co chodzi, ale... Dla samego ciebie, uwierz mi, że byłoby zdrowiej, jakbyś sobie po prostu takie coś odpuścił. Nawet tą głupią szpileczkę, nie? No, jeszcze tak wracając, no wiesz, mieliśmy kontakt ostatni raz chyba 3 tygodnie temu w pracy, bo to ja tam jeszcze rzeczy z działki odbierałem i w ogóle, wiesz, ona ogólnie odbierała mi jakieś różne pojebane akcje. Ja odbieram rzeczy z działki
na której nie byliśmy rok czasu, bo wiadomo, zima i tak dalej, no pół roku na przykład, tam od września zeszłego roku. No tam 8, 9 miesięcy, 7, już chuj, nieważne, nie pamiętam. To ona na przykład potrafiła mi wrzucić, oddawała mi rzeczy, paczkę chipsów otwartą do reklamówki z rzeczami, które mi oddała ściuchami, nie? Bo mówi, że to moje. No takie pojebane akcje, nie? No też takie robienie na złość. No. Ale po chuj, jakby no, ja tego nie czuję, nie? Co ja mam ci powiedzieć, no? Sam nie wiem, to ci nie dupy odpowiem. Są strasznie bezwzględne. Nie wiem, co tam w głowie siedzi, no różne są przypadki. Mhm. Raczej się nie dowiemy, jaka była inicjatywa. No ja ogólnie... Przepraszam się, no. Ja my stoimy z czasem w ogóle. Dobra, mów dalej. Ja ogólnie uważam, że wiesz... Inaczej, chciałem powiedzieć co innego. Ja ogólnie pozbyłem się czegoś takiego, jak w sensie w głowie konsekwencje w stosunku do nich, nie? Miałem takie myśli... W konsekwencji w stosunku do nich? No właśnie, w sensie? chcę już powiedzieć, o co chodzi. Nie chcę tak też mówić dość brutalnie, ale jestem w stanie na dzień dzisiejszy temu chłopowi zrobić dużą krzywdę, nie? Jakby czuję do niego taką nienawiść, taką, wiesz... No dalej to gdzieś tam w tobie siedzi, no. Siedzi, nie? Ja też, że miał kłamał. Ja do niego, wiesz, też wyjechałem w pracy, pytałem się go, czy też się za mną napierdalać normalnie, wiesz, ogólnie chłop wielki w chuj i tak dalej, wiesz. Miałem takie coś, że mówię, że kurwa, no dobrze, ogólnie, że do tej bójki nie doszło, nie, gdzieś tam. Ja ogólnie odciąłem się od tematu kompletnie do zera. W tym momencie już odciąłem się do zera, serio, mam na nią wyjebane tak jakby, w ogóle traktuję jak powietrze, nie? Jakby no nie chcę z nią rozmawiać. To jest zdrowe podejście. No to traktuję jak powietrze i tego się trzymam. Sytuacja taka, że ona 3 tygodnie temu, a jeszcze kabel miałem do oddania. I ona ogólnie w chuj mnie tam terała na przestrzeni jakiegoś tam czasu, wiesz, tam była dla mnie w chuj nie miła. I powiedziałem jej, że jeżeli dopóki nie zacznie mnie szanować i normalnie mnie traktować, to jej tego kabla nie oddam, wiesz o co chodzi? Po prostu jej nie oddam tego kabla. Że jej kurwa nie oddam, dopóki ona normalnie się do mnie nie odezwie, mówię, wyjebano na ten kabel, nie oddam ci kupsonowi, wiesz, tam kabel został 1000 zł. Zamiast w ogóle sobie odpuścić temat, to ona mnie się z jakimś kablem kurwa ciąga, nie? I powiedziałem, że nie oddam jej tego kabla. Ona da mi to, wiesz co, weź sobie ten kabel i jak tak bardzo chciałeś się zabić, to się na nim powiesz. I ja wtedy tak na nią spojrzałem i mówię, ta... I kurwa, przysięgam ci, że ja potrzebowałem tego słowa, nie? Od tamtego momentu, stary, to było 3 tygodnie temu. Po prostu, kurwa, ja zrobiłem sobie, zamknąłem oczy, zrobiłem sobie pogrzeb, potęczyłem na jej grobie, czeku, wypierdoliłem ją z życia, tak kurwa, raz a porządnie, nie? No to jest już hamowa potężna. Ja uważam, że jest to kurwa straszne, że ludzie w ogóle potrafią no, to jest tak drugiego człowieka, biorąc pod uwagę, że... Ja pierdolę. No, biorąc pod uwagę, że łączyło was dużo, wiedziała jaka jest sytuacja, że ty sobie z tym nie radzisz, to ona jeszcze ci takiego strzała dojebała, nie? Idź się powieść. Wiesz, to takie totalnie bez emocji, jesteś mi obojętny, czy ty se kurwa tam się powiesisz, czy nie, to mnie to jebie. W ogóle takie, kurwa, do utylizacji. No, bezwzględne w chuj. No. Nie szanuję jako człowieka na dzień dzisiejszy. Uważam, że jest bardzo złym człowiekiem, naprawdę złym, nie? Takim, kurwa, okrutnym, nie? Ja ogólnie bym, no nie wiem, największemu wrogowi chyba nie życzę takich rzeczy. Dlatego też czuję do niej taką, ja czuję do niej może, że nie, że nienawiść. Dystansus, nie? Ja czuję bardzo duży żal, nie? Mam takie coś, ja mam takie poczucie, że czuję do niej żal, jak ona jest w stanie mnie tak traktować, nie? Bo ja, stary, gdybym zdradził, nie wiem, dziewczynę, bym stawił dla kogoś innego, dzieliłbym z nią jakieś tam piękne lata, w życiu bym tak nie traktował jakiejś kobiety, z którą chciałbym dla niej jak najlepiej, jeszcze bym mi pozostawiał rzeczy, kurwa, żeby jak najlepiej to wszystko zniosło, nie? Ona zrobiła wszystko tak, żebym, kurwa, chyba zdech, nie? Wiesz, też ma ból dupy, bo zacząłem, no tam, wiesz, działać sobie prężnie, spalać tam jakieś swoje pasje i w ogóle... robić muzykę, jakby zobaczyła, że żyje, nie? I może to też gdzieś tam boli, że wiesz, taki, jak to się mówi, sukces jest najlepszą zemstą, wiesz, nie? nie ma co tego, ja uważam, już rozkminiać to, co się dzieje dalej. No, moja rada dla ciebie to, skoro mówisz, że już tak olałeś temat, no to żeby sobie faktycznie go olać totalnie. A jak masz opcję zmienienia roboty, no to też bym to zrobił, no bo zamęczysz się, też wiesz. Tak, ale teraz mi ogólnie to kompletnie nie przeszkadza, nie? Jakby ja mam wyjebane, naprawdę. Tak mi się już dosyć do tego etapu, że... Tak. I to jest w chuj, jakby... Ja ogólnie się z tego śmieję. Bo na przykład jak ich widzę, to ja mam takie coś, ja pierdolę. Kurwa, dwójka debili dla mnie, nie? Znaczy, ja ci powiem tak. Jeśli on sobie nie zdaje sprawy, że on również może być jakby w pewnym momencie swojego życia... Jakby na twoim miejscu, no. Bo podejrzewam, że taka sytuacja się wydarzy, bo, no tak wspomniałeś wcześniej, no ona na początku związku twojego z nią, no ona zostawiła kogoś, jakby dla ciebie,
Potem doszło też do zdrady w międzyczasie. Potem analogiczna sytuacja była z tobą i z tym gościem. To podejrzewam, że to samo za jakiś czas stanie się z nim, że ona też odjebie taką akcję. No. I to już jest taki typ człowieka. Oni ogólnie, to jest trochę takie dziwne, no bo ten chłop też zostawił tam dziewczynę, bo też chyba 6 latach była. Może trafił swój na swego, słuchaj. Może trafił, no może im wyjdzie, nie? Taka. Może im wyjdzie. Ja generalnie... Nie wiem, nieważne. Tak, jebać. Słuchaj, powiedz mi, czy teraz bardziej tryb taki singiel? Imprezowy, no. Imprezowy, okej. Okay. A chcesz opowiedzieć jakąś śmieszną sytuację? Śmieszną sytuację? No. No, w sumie miałem taką tydzień temu śmieszną, a propos... Niedaleko, kurwa. Tydzień temu miałem pojebaną akcję. Ogólnie spotykałem się z taką dziewczyną, tam chyba to było nasze właśnie drugie spotkanie, czy trzecie. No i tam, wiesz, zaprosiła mnie do siebie. Kurwa, ciężko mi się to mówi, ale... Nie, no tutaj nie ma wiem, tematu ta, bo to możesz sobie rozwijać, wiesz, ze szczegółami. No i generalnie, wiesz... No, zaczęliśmy coś tam robić, no, zaczęliśmy się tam tykać, no i ogólnie już tam praktycznie, no, już tam, wiesz, ręce na cyckach, wiesz, o co chodzi, już tam się kręci, już gorący, już było mocno, czysto, było już mocno i zaczęliśmy się całować, nie? I taki jebał z mordy, ogólnie... ogólnie... Kurwa, mamy to! ogólnie, kurwa... Miałem odruch wymiotny, nie? Jak aż wiesz, tak ciężko? Strasznie, przysięgam ci. Mordę się po prostu psuł ząb. Nie, ona miała właśnie w chuj zadbane zęby, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Bo ja wcześniej zaobserwowałem, jakby zwracam uwagę na takie rzeczy. Jakby, ja nie wiem, co się tam odpierdoliło, nie? Ale to było tak, kurwa, może straszne. Może ona pomyliła miski i jadła... nie wiem, stary, ale ja nie mogę przytęcować i odsuwałem jej tą głowę, nie? Jakby wiesz, i byliśmy już tam podczas jakiegoś takiego, no, stosunku, nie? I mówię, no nie będę odpierdał lipy, wiesz, no nie przerwę, wiesz, o co chodzi, nagle, że coś tam nie gra. Ale ona w chuj się chciała ciągle całować, ja jej do mordy odpychałem, no stop, nie? No i ogólnie, stary, nie wiem, już tam, ja taka sytuacja po wszystkim i ogólnie wyszedłem na balkon do niej, stary, ja myślałem, że ja swimytuję, ja od razu zajebałem mele przez balkon, mówię, ja pierdolę, do niej mówię, że muszę iść, bo źle się czuję, nie, od razu, wiesz, zawijka, szybka, człowieku, serio, w 3 minuty mówię, że zmęczony jestem, że źle się czuję i w ogóle, że głowa mnie boli, potem zawinąłem ciaków, wsiadam do windy, nie, zamówiłem tą windę i stoję tam i mówię, kurwa, stary, ja do tej pory mam takie coś, że... Nie chcę czujesz ten smak, kurwa. Czuję ten smak, mimo że już go nie mam, nie? I to jest w chuj pojebane. Ja, stary, ja wróciłem do domu, ja umyłem zęby, ja rano nawet się budziłem, miałem odruchy wymiotne. Ja nie wiem, co tam się odjebało, nie miałem w życiu nigdy takiej przygody. No i ogólnie pierwsze, co jej napisałem, jak tylko wszedłem do windy, że, no bo ja ogólnie nie wyobrażałem sobie nigdy dalej z nią, nie? No. Napisałem jej tylko, wiesz co, chyba nasze sprawy poszły za daleko, musimy się to zakończyć, kurwa, nie? Od razu 3 minuty czego po wyjściu z chaty, nie? No dość bezczelnie, ale no kurwa. Znaczy no, kurwa, no bo też wyobraź sobie, jakbyś miał jej to powiedzieć, bo to też jest taka bardzo krępująca sytuacja, bo jakbyś miał jej powiedzieć prawdę, ty, no słuchaj, bo no, kwestia jest taka, że no śmierć ci się zbudzi bardzo, ale, tak? Ale kurwa, wiesz, strasznie, nie? To ona mogłaby to odebrać zbyt jakby personalnie, mogłaby się zamknąć w sobie, wiesz, kobiety takie kwestie, no bardzo ich to uderza w serduszko, nie? I ona mogłaby się też mocno potem podłamać. No ale też, kurwa, no każde rozwiązanie jest złe. No właśnie... Wiesz, o co chodzi, każde rozwiązanie dziś jest złe, to, że ją okłamałeś z tym, że jednak trzeba to dziś zakończyć, nie powiedziałeś jej do końca prawdy, dlaczego, to jest chyba taka nawet bezpieczniejsza opcja trochę dla niej. No wydaje mi się, że tak, ogólnie no nie piszałem, wiesz, jakby odpoliłem ją kompletnie. Ogólnie fajna dziewczyna, ale no w tej banie z mordy nie przejdzie. No to było nie do przeskoczenia. Nie, nie przejdzie, nie ma szans najmniejszych. No więc ostatnio miałem tydzień temu taką historię, nie? Więc kurwa mocno. No nie polecam nikomu, nie? Żeby przeżył coś takiego. Ja naprawdę miałem odruch wymiotny. Ja to kurwa... Ja piłem i kurwa jadłem, piłem, myłem zęby jednocześnie, ja to czułem, nie? No ale miałem takie coś, że siedziałem w domu już tam rano i... Nie, no dobra, to kurwa, zejdź już z tego tematu, no, kurwa, przez mocno, lata. Mocno, no. Nie napierdol. No dobra, to co... Ale już nie czujesz tego, tak? Bo nie, tydzień. Nie, już okay, przeszło. Mocno. Najważniejsze. A jeszcze jakieś coś? No byłem tam jakieś... Właśnie, znaczy... bo tak będąc w tym związku, to... Miałeś wrażenie, że... Bo to 6 lat, tak? Tak. Że jakby to łóżko, jakby to wasze współżycie się trochę jakby zmieniało, że... I było spoko, nie narzekałem nigdy, nie? Ona też nie narzekała. Ona też nie narzekała. Czyli nie miałeś jakiejś takiej sytuacji, że robiło się już trochę, powiedzmy, jałowo, albo że
chcieliście spróbować czegoś nowego, albo próbowaliście jakichś nowych rzeczy. Znaczy ja namawiałem kiedyś fuj na trójkąta, nie? Żeby zajebać dziewczyną, bo to moje marzenie było. Ale nigdy się nie zgodziła, powiedziała, że sobie tego nie wyobrażę, że tak jakby się kochamy i... A ja tak dla testu sobie chciałem, ale to też nie było takie, że wiesz, że ja musiałem to zrobić, tylko gdzieś tam, wiesz... No, jakaś tam fantazja z tyłu głowy. Ale nie, ogólnie to ja nigdy nie narzekałem, ona też nie narzekała, wiem tego, nie? Tam nawet przy porozstaniu mówiła, że wiesz, że jestem dobry agencik i że nigdy nie narzekała na takie rzeczy. Ja miałem to samo, nie? Więc tam złego słowa nie mogę powiedzieć, nie? Dobra, spoko. Wiesz, bo często się zdarza tak, że no niektóre pary, powiedzmy po jakimś czasie, no to współżycie no nie jest takie jak było na samym początku, nie? Gdzieś tam się, powiedzmy, pewne rzeczy wypalają. Do tego tak. Chciałem zapytać, znaczy, no, jak to wyglądało u was? U mnie mówię, w porządku było, nie? Okay. Wiesz, z mojej strony na pewno było si, wiem, że z jej też na pewno. A jeszcze jakieś pojebane fantazje miałeś poza trójkątem? Jakieś fetysze? Wiesz co, poznałem taką dziewczynę, to było chwila po rozstaniu, nie? Tam z miesiąc czasu, półtora. No ogólnie nigdy nie poznałem takiej dziewczyny i nie miałem takich przeżyć, ale to ogólnie była nimfomanka taka dość konkretna, nie? Okej. Okay. Mogłem z nią zrobić wszystko, nie? Ogólnie z nią zrobiłem wszystkie takie pierwsze rzeczy, których nie mogłem zrobić z moją byłą dziewczyną, nie? Stary, wszystko. I kurwa, no wszystko. Mogłem ją ładować, kurwa, w dupę na przykład za mojej byłej dziewczyny, nie mogłem, nie? Jakieś tam, wiesz, głębokie gardło i w ogóle mogłem ją zbezcześcić strasznie. Lubiła taki mocny seks, nie? Tak, wiesz... No dominowałem ją strasznie. Po prostu tak, jak lalkę po prostu, nie? Wszystko mogłem zrobić. No i dalej się ogólnie dużo spełniłem i dużo też mnie tak nauczyła, nie? W sensie rozwinęła moich wiele takich fantazji, które mogłem zrobić. No i ogólnie była mocna agentka, naprawdę mocna. Okej, okay, ale to było... spotykaliście się, rozumiem, że to nie tylko raz. Nie, no z nią taką relację miałem dłuższą z miesiąc czasu, gdzieś tam, wiesz, nocowało mnie. Tak, gdzieś to nocowało mnie, to do mnie przyjechało. A czemu stwierdziłeś, że jednak nie bardzo? Wiesz co... Ona ogólnie, bo ja się nią zagrałem na początku, ale później zaczęło mnie trochę to przerażać, nie? Jeśli chodzi o te stosunki. Miałem tak, że no z ręką na sercu, nie wiem, ruchałem ją z 2,5 godziny, 3, naprawdę, gdzieś kurwa, wiesz, palko, wiesz, zajechany, zmęczony, serio, już nie miałem siły, już kurwa kompletnie... Pikawa odpada, nie? Tak, już kurwa normalnie byłem wyjebany. Wiesz, no tam skończyłem. Ona mówi, że ona chce jeszcze, nie? Gdzie to kurwa jeszcze jako 4 rano, że jakby, że jeszcze łychtaczka pulsuje, ona chce jeszcze, nie? Ja mówię, ja pierdolę, ty. Mówię, nie, no kurwa, przecież jak mam być z taką dziewczyną, a ona, wiesz, ma się tam... Kurwa, zemnieś... doby nie brakło, na inne rzeczy, nie? Tak, znaczy ogólnie, jak mam być z taką dziewczyną i ona coś ma tam odpierdolić, też, wiesz, to też zdystansowany jestem. Jak jej tam nie spełnię, wiesz, tak jak ona chce, i gdzieś tam właśnie poleci też na bok. No i gdzieś tam ogólnie, no, tak nie pasowaliśmy do siebie, wiesz, to bardziej było takie przelotne, tak mi się wydaje, nie? A powiedz mi, coś, jakiś odcinek oglądałeś poza rolkami? Na przykład? No, oglądałem, no. Okej. Oglądałem. Dobra, to już wiem, który. I bardzo identyczna sytuacja miał taki inny mój koleżka, taki gracz. To właśnie mówił, że spotykał się z taką jedną nimfomanką, że generalnie jemu to odpowiadało, bo on też lubił, że tak powiem... Nie było dla niego to problemem, taka, rozumiem, wiesz, intensywność, nie? Uh-huh. Ale w momencie, kiedy on sobie tam złamał nogę, czy tam też była jakaś taka sytuacja, jakiś tam problem miał, kontuzję jakąś tam złapał, no to ona, no nie mogła tego, wiesz, dźwignąć. No i ona w pewnym momencie, to mu tam chyba zajebała w łeb nawet, nie? Że ona musi się ruchać i koniec, nie? No, także ogólnie... to też są takie przypadki, no, niebezpieczne, nie? W jakiś sposób. Ona ogólnie miała podobnie, dlatego też trochę odpuliłem od tematu, wiesz, mówiłem to nawet swoim koleżkom, że ja pierdolę, no nigdy jakieś rzeczy się u mnie nie odpierdalały po prostu, nie? Że ona naprawdę gruba agentka i... Ale po czasie nie miałeś jakiegoś takiego, że a może bym jeszcze tam przyjechał? No coś tam może miałem, bo to takie, wiesz, no fajna zabawa, nie? Ale na tym chyba się wszystko tam po prostu kończyło u nas, nie? No tak, że... no. Ja ci powiem tak, z doskoku takie coś w chuj fajne, nie? Ale jak miałbyś żyć w relacji codziennie, to naprawdę jest to ciężkie. No nie ma opcji. Jest to kurwa ciężkie i podziwiam ludzi, którzy kurwa... No wiem, to trzeba chyba ciągle być na wąsie, nie? Po prostu, bo kurwa nie da rady inaczej, no. No wiesz, tak, no, niektórzy też mają takie po prostu zapotrzebowanie, nie? Że, no, może być, mordo, ale takie 3 godziny naprawdę to jest sporo, nie? No trochę wody idzie stracić, nie? To jest kurwa sporo. Powiem ci, że to jest sporo i... Mocno, nie? Mówię, tu już bez żadnych narkotyków, tam bez żadnego pobudzenia, nie? Tak na czysto to... No ciężka kurwa misja, nie? Jeszcze jak słyszysz takie, to jest, że ona chce jeszcze, nie? No to kurwa, stary, to jest łeb rozpierdolony, nie? To jest przesada, jest przesada. Ja się położę na łóżku, mówię, nie, no ty żartujesz chyba, mówię, ja już kurwa tam umieram, czeku. Ona no, dalej pełna energii, ona to, dalej mówi, to, jak to zatrzymać, tą lokomotywę. No. A powiedz mi, jaką masz
taką refleksję, tak biorąc pod uwagę twój jakby ten cały długi związek. Mhm. No i teraz te relacje takie, no krótkie, tak? Że tak powiem, jednorazówki też. Znaczy ja docelowo mówię, ja nie należę do takich osób, że mi się to w chuj podoba, że ja tak żyję, to jest mój lifestyle, że ja się tym jaram. Po prostu dzieją się takie sytuacje, że wiesz, no też... Bo masz jakieś swoje potrzeby, tak? Tak. Po prostu. Też nie będę ukrywał, że wiesz, gdzieś tam się spotykam z dziewczyną, no i wyjdzie co wyjdzie, no to jakoś nie rozkminiam tego za dużo, ale ja od razu ją autuję, nie? To jest takie coś, że... No nie wiem, już więcej nic mi nie da, wiesz, po prostu, nie? Wiesz, chciałbym zbudować coś fajnego, bo ja mówiłem wcześniej, że należy do takich osób, że lubię spędzać czas z dziewczyną i tak dalej, i tak dalej. Ale no, nic na siłę, wyjebane, nie? No mój lifestyle to mówię, no. Wiesz, skupiam się na samorozwoju, łączę z tym też imprezy, alkohol. Czasami się tam poleci z jakimś wąsem. No mówiłeś. I w sumie tak się żyje. No ogólnie jestem szczęśliwy na dzień dzisiejszy. Tak się żyje. Śmieci... Tak się żyje na tej wsi. Tak się bawimy. Śmieci same się wyniosły w postaci mojej dziewczyny. Uważam, że przy niej się marnowałem, nie wspierała mnie, hamowała mnie ze wszystkim. Nie dość, że mnie rozjebała psychicznie po tym rozstaniu. To teraz czuję, że żyję. Zostałem wypuszczony z klatki. Goryl jest na wolności. Bawię się, jest zajebiście. Spełniam się, wiesz, sam mieszkam. Zajebiście, chłopaki w Legnicy dobrze robią. Ta. No i teraz jest i wszystko, nie? Nie, no więc... wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. W sensie wiem o co chodzi. No. Jeśli faktycznie czułeś się duszony, tak, w tym związku, w sensie no nie czułeś, bo było wszystko zajebiście, tak, no ale no, po tym strzale, tak, to masz nagle teraz dwie rzeczywistości, tak, różne, no teraz życie singla, że no nie masz nic z tyłu głowy, możesz sobie, wiesz, planować dzień jak ci się tylko podoba, bez względu na drugą osobę, tak, nie bierzesz ich pod uwagę. I co uważasz, że tak potrzebowałeś takiego czasu? Takiego spokoju? Ja przede wszystkim potrzebowałem... Jak myślisz? Tak, już abstrahując, że bardziej wolisz jakby te stałe związki, nie? Uważasz, że taka przerwa teraz jest dla ciebie dobra? Wiesz co, ja uważam, że ja najbardziej potrzebowałem samotności, nie? Potrzebowałem zostać sam ze wszystkimi problemami, jakie miałem. I uważam, że każdy człowiek w życiu powinien być samotny, w sensie powinien przejść tą drogę bycia samemu, nie? Nigdy tak w 100% nie oddawać się innej osobie, nie zapominać o sobie po prostu, bo ja zapomniałem o sobie w życiu, nie? Wszystko stawiałem na dziewczynę, nie? Wszystko. I uważam, że to takie życie w samotności, które kurwa nie jest łatwe, nie? Takie, wiesz, siedzenie samemu, nie? I rozkminiasz, kurwa, co zrobić ze swoim życiem, nie? Jakby, wiesz... Takie zagubienie po prostu, nie? Jak nauczyć się żyć tak w samotności, to uważam, że teraz jestem w stanie zbudować coś zdrowego i normalnego, nie? Że jeszcze lepszego. Tak, że jeszcze lepszego. Jeszcze większą jakość jakby do następnego związku, relacji, tak? Tak, tak. Tak uważam mniej więcej, nie? No, bo mówię, no miałem ciężkie momenty, nie? Takie, kurwa, że... No ja potrafię mi siedzieć sam w chacie po prostu, wiesz, nie odzywając się do nikogo, kurwa, sam chlać, wiesz, walić, kurwa, balet I miałem takie myśli, kurwa, żeby tak otworzyć okno i przez nie wypierdolić, nie? I wiesz, dużo mówię, bardzo dużo Stary, gdyby nie rodzina i znajomi, gdybym ja został sam, to ja bym nie żył na pewno, nie? Gdyby nie to, no ja jestem święcie przekonany. Ja tak miałem zjebaną psychę, że ja bym nie żył. Gdyby nie wsparcie innych osób. To jest właśnie dramat, nie? Że... że jedna relacja mogłaby zaważyć jakby na twoim życiu. Zobacz sobie i wyobraź sobie teraz taką sytuację, że te wszystkie rzeczy, które doświadczyłeś jakby powiedzmy po tym rozstaniu, jak się już trochę podniosłeś, to wyobraź sobie, że to wszystko by ci ominęło. To mi się wydaje, że jakby świadomość tego jest chyba największą karą. No, wiesz, o co chodzi? No ciekawy temat teraz i ogólnie rozpocząłeś, bo... Powiem ci, że... Nie, no to ona odjebała, to jest hamowa, to kurwa nie ma co usprawiedliwiać, tak? Jeszcze z tym tekstem, co ci powiedziała, że ty powinieneś się na tym kablu powiesić. To generalnie, no, chuj do dupy duży, no. No, ja też tak uważam. I każdy tak uważa, nie? Jakby kto tam słyszy, co wiesz, przewijam temat, mówi, ja pierdolę. Bez serca, nie? Bez serca, bez... Ja jakoś tak mocno w karmę nie wierzę, ale jeśli ona istnieje, no to mam nadzieję, że tam wróci. Ja też mam taką nadzieję, ale mimo wszystko serio mam tak, że nie życzę jakoś fuj źle. Ja nie należę do ludzi takich mściwych. Nie, no nie ma co życzyć, ale wiesz, no przez taką sytuację, no to ty chłopaku mogłeś się kurwa targnąć na życie, nie? No ona nie ma ty... Właśnie wiesz, ona sobie zdaje sprawy, nie? Kwestia jest taka, że tak naprawdę to cierpiałbyś najbardziej ty, w sensie tak, no bo ty byś sobie odebrał dobre lata, no i twoja rodzina, tak? Twoi najbliżsi. A... Można byłoby takiej kwestii na pewno uniknąć, nie? No mówię, jak sobie tak wszystko przypominam z tego ciężkiego okresu, to grubo, no mówię, 3 tygodnie bez jedzenia, 3 tygodnie bez spania, naprawdę, no wiadomo. To ciężkie emocje, nie? Tak,
mówię, 2-3 godziny snu, no co to jest za sen, zjedzenie, kurwa, hot doga z żabki, co to jest za jedzenie, nie, wiesz, takie rzeczy też tam sporo schudłem i tak dalej, wcześniej latałem na siłkę, tak się troszkę gdzieś tam zaniedbałem, nie. Kurwa, no wizje były grube, nie, były, ja nie, w ogóle, jeśli chodzi o poczucie szczęścia, zero, nie, zero. Endorfin zero, wyjebany z emocji, wiesz, ja siedziałem sam, kurwa, przed kompem, pisałem tylko teksty, stary, i to mnie ratowało, nie? Też właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo... Muzyka też się troszkę muzyka mnie uratowała, tak? Nie? To jest coś, to mnie w chuj ratowało, nie? To jest takie mocno terapeutyczne też, wiesz? Takie rzeczy, wiem. Bo gdzieś powiedzmy na kartkę sobie mogłeś przelać takie słowa, które byś normalnie nie powiedział, powiedzmy, nie? Dokładnie, ja pisząc mogłeś sobie pewne rzeczy wyrzygać. Pisząc pewne teksty, no płakałem na przykład, nie? Albo wiesz, no siedziałem i po prostu pisałem i płakałem, nie? Wiesz, emocje. Ale uważam, że to jest w chuj zdrowie w taki sposób, wiesz, gdzieś tam wyrzucać swoje emocje, nie? Bardzo terapeutycznie działa coś takiego właśnie, takie pasje, nie? Artystyczne. Bardzo, ale mi to w chuj pomaga, dlatego też idę w to, wiesz, na full focus jest, nie? To w ogóle nie ma innych rzeczy dookoła, tylko... Ale co, pędzę. Na ten moment mówisz, że już wszystko jest spoko. Że tak, od momentu, kiedy usłyszałem, że mam się powiesić na kablu, stary, to straciłem w ogóle wiarę w nią jako człowieka, przestałem widzieć w niej cokolwiek pozytywnego, nie? Bo sobie uświadomiłem, jaką ona jest suką, że ona mi w twarz mówi takie rzeczy, nie? Co to jest za człowiek po prostu? No tak. I mówię sobie tak sobie, mówię, zrobiłem sobie pogrzeb w głowie, z oknem oczy, wyobraziłem sobie jej grób, jak tam tańczę, kurwa, odpierdalam, wiesz, kurwa, pff, no wiem, tam jest Michaela Jacksona. Miałeś, no. I chuj, nie? Spokój. I obudziłem się rano, stary, i mówię... Wyjebane. Jakby ręką odjął. No i nic, nie sprawdzam. Dobrze, że doszło nawet do takiego momentu, wiesz, koniec końców, że poradziłeś sobie z tym sam, nie? Bo... Znaczy no sam... Znaczy no sam w takim, jakby, że sam już to przerobiłeś w sobie, tak. Nie? Bo wiesz, to pomoc pomocą, ale jednak to siedzi głównie w twojej głowie. Jeśli ty sobie sam tego nie przerobisz, to nieważne kto jakby ci pomagał, no to może ci nie pomóc. Dokładnie, nie? No do tego właśnie, wiesz, muzyka, dlatego takie życie, no pracuje, wiesz. Masz jakąś radę, tak na sam koniec, dla ludzi, którzy mnie oglądają? Radę? No na pewno jebać takie suki, jak moja była dziewczyna, omijać takie dziewczyny, wiesz, no nie da się czasem zweryfikować takiej osoby szybko, nie? Nie, no w sumie no ja też na głupotę pierdolę, bo wiesz, ja po 6 latach... W sensie no, jak tylko by się taka lampka zapaliła, tak, że może być coś nie tak, no to w tym kierunku, no to warto szybciej spierdalać, tak? Pewnie. No co, a propos rady, mogę powiedzieć, że trzeba być dobrym dla innych ludzi, szanować się nawzajem, takie mam wartości, wiesz, tak, podążam przez życie i może też mam takie towarzystwo, jakie mam, nie, że ludzie mnie gdzieś tam szanują po prostu za mój charakter, za moją dobroć, no i ja mogę polegać na ludziach, oni mogą polegać na mnie i ogólnie odcinać się od toksycznych akcji i znajomości, nie, to mogę powiedzieć. No przede wszystkim. No. Ale właśnie to jest to, że jak ty nie dasz dobra, no to dobro do ciebie nie wróci. Jakbyśmy mieli być wszyscy oschłymi skurwysynami i te laski też miały być wszystkie takie oschłe, no to ten świat by stanął na chuju, tak? Za przeproszeniem. No. Więc jeśli ma się w sobie takie wartości, że jesteś w stanie dawać dobro, to rób, mimo wszystko, mimo takiej właśnie przeciwności. No, bo nie ma co jakby zabijać w sobie takiej dobrej cechy. Dokładnie, no ogólnie tak się staram w życiu, nie? Mimo jak ktoś tam mi się odpłaca, wiesz, nienawiścią, to ja mówię, a chuj z tym, wiesz. To z tobą tam, ta, wiesz. Tak, tak. Tak idę się toczy dalej, nie? Dokładnie. Super, mordo, dziękuję ci za tą rozmowę. Co, no życzę ci powodzenia przede wszystkim, no. Dziękuję.